Yo, siemanko, ja jestem Benek i witam Was w kolejnym Tech Newsie. I dzisiaj finalna specyfikacja PlayStation em, 5 Pro, ale nawet dla tych, których to nie interesuje. Znaczy, jeżeli Was to nie interesuje, to być może nie kliknęlibyście film, ale mam tutaj taki mindfuck związany z tym PlayStation 5 Pro, ponieważ okazuje się, że będzie ono nadal na... Dość archaicznym Zen 2, czyli przypominam, na procesorach Ryzen Serii 2000, bazować jeżeli chodzi o procesor, bo karta graficzna to RDNA 4, więc już i to jeszcze ulepszona względem tego, co oferują karty graficzne w tym momencie z serii RX 7000. Więc bardzo nowoczesna karta graficzna i stary procesor, ale argument, zaraz przejdziemy sobie w ogóle do specyfikacji, do tego, że ta konsola ma 8K wspierać. No i porozmawiamy sobie o tym, ale argument, dlaczego nie mogą zamontować szybszego protka i opiera on się o taktowanie, ponieważ rzekomo, i to jest w ogóle dla mnie jakiś mindfuck, tutaj też w artykule nie jest wytłumaczone, dlaczego tak jest, że jeżeli procesor byłby szybszy niż 4 GHz, w tym momencie on o 350 MHz przyspiesza z 3,5 na 3850 MHz, czyli 3,85 GHz, jeżeli miałby 4 GHz, to konsola PlayStation 6, czyli następnej generacji, miałaby mieć problem ze wsteczną kompatybilnością. Pff, jak? W sensie... Dlaczego? Jeżeli ktoś z was zna wytłumaczenie, proszę napiszcie dlaczego mogłoby tak być. Nie mam pojęcia, będę pewnie tutaj grzebał, badał temat, żeby dowiedzieć się dlaczego tak jest, dlaczego taktowanie, wiecie. Ja myślałem, że Okej, okay, to są konsole, tam bardzo dokładnie gry są pisane na taktowanie, na wszystko, to tam dlatego na takim hardware'ze, jakim to śmiga, gry mają wydajność jak na dwa razy droższym komputerze, a nawet trzy razy droższym komputerze, bo wszystko jest perfekcyjnie pod hardware optymalizowane. Ale okej, okay, architektura w jakimś stopniu, bym powiedział, że no dobra, no rdzenie, jeżeli byłyby to Zen, Zen 3 albo Zen 4, bo wow, No to może może coś nowszego, może tutaj jakiś problem ze wsteczną kompatybilnością, ale taktowanie, jakby nie mam pojęcia. Yy, przyjmuję to oczywiście, że to jest prawda i że, że tak faktycznie może być, ale dlaczego? Nie mam pojęcia, prosiłbym o wytłumaczenie, jeżeli ktoś zna. No więc już wiemy, że jeżeli chodzi o procesor, nic się nie zmienia. Z2, Ośmiordzeniowe, więc w praktyce, jakby siedział tam Ryzen 7, 2600, 700 chyba X, albo 800X, nie pamiętam tych pierwszych dwóch generacji Ryzenów, jakie one tam miały dokładnie oznaczenia w tym momencie. Tak czy inaczej, no, teoretycznie antyk, i można byłoby powiedzieć, panie słabo, ale z drugiej strony, skoro konsola ma być dedykowana do 4K i w ogóle 4K, 60 klatek, i to ma być tak śmigać picobello, a nawet. 8K w 30 klatkach, to 8K to wiadomo. PlayStation 4 Pro to już rzekomo, była konsola, która bez problemu wspiera 4K. No a jak z tym 4K było, to nawet teraz PlayStation 5 ma taki problem z pełnym, bezproblemowym 4K. Wydaje mi się, że w końcu PlayStation 5 Pro może zapewnić takie w miarę bezproblemowe 4K. Wszystko przez wzrost jednostek CU, czyli jednostek obliczeniowych w karcie graficznej. Raz, że dostajemy tutaj nowsze RDNA 4. 2 dostajemy do tego... Y Konkurencję dla FSR-a, DLSS-a i css od Sony i to się będzie nazywać jakoś Sony, e, taka śmieszna nazwa, czekajcie, zaraz Wam ją podam, PSSR chyba, tak to się nazywa, taki jest e, e, skrót, czyli to PlayStation Sony Super Sampling albo PlayStation... tak, PlayStation Spectral Super Resolution PSSR, czyli skrót znałem dobrze, ale rozwinięcie już niekoniecznie. PlayStation Spectral Super Resolution, czyli nic innego jak upscaling. No i oczywiście ten upscaling to on będzie zapewniał 8K. Nie ma szans, nawet pomimo 60% wzrostu ilości jednostek obliczeniowych CU, który jest gigantyczny i który taką natywną, pasywną moc przyniesie też dużo, dużo większą. PlayStation nie ma szans, żeby zapewniło to moc do renderowania natywnego w 8K. No chyba, że menu konsoli. No to wtedy w 8K ono jest możliwe. Pamiętajcie, że przy takim wzroście rozdzielczości gigantycznie rośnie ilość pikseli obsługiwanych przez kartę graficzną, przez układ graficzny właściwie, który tutaj jest, bo często właśnie to jest dla nas takie ani by dwa razy więcej. Ilość pikseli rośnie wielokrotnie więcej, ponieważ dwa razy jest większa ilość pikseli na szerokości. To jest tak jak w 4K mamy 3840 na 2160 i to się mnoży to razy to i daje nam ilość pikseli ogólnie. Przy rozdzielczości 8K, nie pamiętam jakie tam są dokładnie wartości, jeżeli chodzi o 8K, ale załóżmy, że skoro 4K pełne, 4K to jest niby 4000 na 2000 dla uproszczenia, to przy 8K będzie to prawdopodobnie 8000 na 4000, więc pomnóżcie sobie te liczby i wyjdzie wam wielokrotnie więcej. Dlatego też to jest zawsze to, co ja tłumaczę, jeżeli chodzi o przestrzeń roboczą. W przypadku 1440p, gdzie mamy tam. 2560 chyba na 1140, nie pamiętam czy dobrze te wartości. Pamiętam, jeżeli chodzi o monitory 4K to tych pikseli jest wielokrotnie mniej niż tak procentowo niż w przypadku 4K. Stąd te przestrzenie robocze, w przypadku 8K tego będzie jeszcze więcej. I wyobraźcie sobie, że każdy piksel musi być obsłużony, więc to jest wręcz trzeszczy układ graficzny, jak renderuje w tak potężnej rozdzielczości grafikę. Co słabsze, karty graficzne, odpalcie im filmik na YouTubie, jeżeli macie jakiegoś starego kompa, odpalcie filmik na YouTubie w 8K. To on będzie już mógł tracić klatki. Filmik! a co dopiero grafika renderowana na żywo. Teraz wiadomo, nowsze konstrukcje mają już specjalne enkodery odpowiedzialne za wideo, więc sam układ graficzny nawet za bardzo się nie męczy, bo ma koprocesor w sobie wbudowany, który bez problemu taką grafikę może odtwarzać. Pytanie właśnie, czy PlayStation... no Mówi się, że wsparcie 8K 30 klatek, natomiast wydaje mi się, że bardziej będzie chodzić o, nie wiem, jakieś... Wideo czy coś takiego. No nie ma to sensu w tym momencie. Już 4K, 60 klatek, jeżeli by ta konsola zapewniła, tutaj nawet jest mowa o 4K, 120 klatek w PlayStation 5 Pro Next. Nie wiem, co by to miało oznaczać. Prawdopodobnie PlayStation 6 ma być 120 klatek w 4K i 60 klatek w 8K. Więc być może. Technologie upscalingu zaczną być gigantycznie optymalizowane w konsolach. To też jest ciekawa rzecz, której doświadczymy w konsolach po raz pierwszy, a mianowicie właśnie wszelkiego rodzaju technologii upscalingu. Skoro konsole biorą jakiś hardware i tak go optymalizują, że gry, które normalnie w takiej samej rozdzielczości i jakości śmigałyby na PC. Trzy razy droższą. kupujemy konsolę za 2000, a kompa, żeby nam obsłużył tą grę z takim samym komfortem i jakością, potrzebujemy na przykład za 6000. Dlatego ten hardware jest genialnie zoptymalizowany. To jeżeli weźmiemy taką technologię upscalingu, ona prawdopodobnie też będzie szyta na miarę pod grę i też może działać wielokrotnie lepiej niż technologię upscalingu w komputerach. To jest oczywiście taka moja teoria i pytanie, ile z niej będzie, natomiast no jest, ma to jakiś sens, skoro hardware jest dobrze optymalizowany, w sensie hardware. Hardware jest jak jest. Gry są dobrze pod hardware jest optymalizowane, to pod technologię upscalingu też gry mogą być bardzo dobrze upscalingowane i może to być naprawdę ciekawe, bo faktycznie to 8K może zaistnieć. Natomiast tak jak mówię dla mnie to jest o tyle przerost formy nad treścią, że nawet na dobre nie mamy ekranów pod taką rozdzielczość, kilka telewizorów, jeden eksperymentalny monitor nie ma jeszcze na rynku rzeczy takich gotowych pod obsługę 4K, więc no, jest to typowy chwyt marketingowy na zasadzie. 8K ready, my byliśmy pierwsi, jeżeli chodzi o 8K. Właściwie Nvidia też na jakiejś konferencji, już chyba kilka lat temu, pokazywała gry w 8K, właśnie po DLSS-ie. Nie wiem, czy to była seria 3000, czy teraz 4000, jeżeli chodzi o pokazy. No i co, pokazali, było na konferencji już nawet nas no, za bardzo o tym nie pamiętamy, a co dopiero o, żeby z tego korzystać. ok? Kolejne dwie generacje kart graficznych faktycznie no, takie rzeczy będą wchodzić. E, coraz częściej będą się pojawiać takie monitory i tak dalej. Ta ewolucja będzie trwała. To nie jest tak, że jest za wcześnie. Oczywiście jak producenci chcą, to niech wprowadzają. Prędzej, czy później ktoś to musi zrobić. No, wydaje mi się, że nic tak bardzo nie popularyzuje pewnych rzeczy jak konsole. No, PC, jednak, no nie tyle co są niszowe, bo nie są niszowe. pc nadal jest giga dużo na świecie, ale takie typowe PC Master Race do grania w 4K, 60 klatek, czyli wiecie, najpotężniejsze pc które faktycznie zapewniłyby, nie wiem, jakąś obsługę 8K, to jest niszowe. To jest niszowe, bo same pc wiecie, dużo ich jest na rynku, ale popatrzcie na najpopularniejsze karty na Steam. To są GTX -y 1660, to są RTX -y 3060, a nie 4090 czy nawet 3090. Te najmocniejsze karty to jest stosunkowo nisza, ale pc ty same w sobie nie są niszą. Natomiast konsole wprowadzają pewne rzeczy do bardzo szerokiego grona, bo wszystkie są takie same, tak naprawdę. To jest w ogóle taki fun fact, o którym kiedyś mówiłem, że, wiecie, Pewne podziały społeczne są na świecie e, takie, no że, że są na przykład obrzydliwie bogaci ludzie, którzy stać którzy, na własną wyspę, którzy mają kilka samochodów, wszystko warte setki milionów, ale technologia zrównuje nas wszystkich, ponieważ taki bogacz, który ma nie wiem, Miliard, taki Elon Musk, drugi czy trzeci najbogatszy człowiek świata, on Kupić dosłownie najlepszy telefon, jaki jest w stanie kupić, to taki jak i ty jesteś w stanie kupić. Czyli nie wiem, na przykład jakiegoś najlepszego iPhone'a 15 Pro Max, czy jakiegoś teraz Xiaomi 14 Ultra jest chyba droższe, czy jakiegoś Samsunga. Nie kupi nic lepszego technologicznie, bo to jest dla wszystkich, to zrównuje ludzi ze sobą, także technologia jest naprawdę chyba najbardziej e, taką. Zrównującą ludzi, taką taką sprawiedliwą rzeczą na świecie. Teoretycznie, nie? jeżeli weźmiemy taką technologię użytkową, gamingową, bo zaraz tam powiecie, że technologia tak, że ludzie w jakichś biednych krajach żyją bez prądu, bez technologii, ale tak ogólnie rzecz biorąc, samochód za milion złotych jest w dostępie garstki ludzi, a konsola za 2000 tysiące złotych jest w dostępie naprawdę dużo szerszej ilości ludzi. Może nie wszystkich ludzi na świecie, bo są miejsca na świecie, gdzie na pewno nawet taka konsola jest rocznym budżetem, ale telefony najlepsze czy konsole, no nie kupi lepszego PlayStation 5 Elon Musk. Nie kupi niż to, co ty możesz później kupić w sklepie. I to jest dla mnie piękna myśl, która kiedyś do mnie dotarła w pewnym momencie, myślę sobie, to jest to, to jest to, niesamowite. nie? No i tyle, jeżeli chodzi o PlayStation, PlayStation 5 Pro, mamy tak naprawdę potwierdzoną specyfikację, 60 jednostek CU, 8 rdzeni Zen 2, 16 GB mm, mm, y, pamięci GDDR6, y, 18 gigabitów na sekundę. Tu chyba mamy tyle samo pamięci, co mieliśmy w podstawowym PlayStation 5, ale jest to e, pamięć szybsza, jakiś szybszy encoder audio i e, 1 tera pamięci. Pewnie chodzi o tą pamięć podstawową, do tego dodatkowe miejsce na dysk. E, prawdopodobnie wejdzie obsługa ray tracingu. Tutaj mówi się, że 2-3 razy szybszy e, re, e, re, e, ray tracing ma być, ma być ta Super lew, e, Revolution od. Super Resolution, a nie Revolution od, e, od, od Sony. To będą ciekawe rzeczy. Najważniejsza jest też dla mnie cena, która jest teraz niewiadoma. Już kiedyś Wam mówiłem o przecenach odnośnie ceny PlayStation 5 Pro. Pierwsze moje filmy na ten temat były takie, że będzie bardzo, bardzo drogo, ale ostatnie przecieki dały nam taką nadzieję, że może nie być tak drogo, że może to będzie cena nawet poniżej 3000 zł, może coś w okolicy ceny tego nowego PlayStation 5 slim że, że to PlayStation 5 pro jakoś bardzo nie podrożeje. Nie chce mi się wierzyć, żeby ta cena była taka sama. Wydaje mi się, że mimo wszystko będzie wyższa, ale może nie będzie tak wysoka jak gdzieś tam w pierwszych filmach mówiłem, czyli że 5000 zł. Może bardziej 3 3500 zł. Sam jestem ciekawy, bo ostrzę sobie na nią zęby, żeby w końcu playaka sobie kupić. Um, bo ja mam taką myśl, że a dobra, tam walcz. Z tym moim graniem. Ja cały czas mówię o tym moim graniu i cały czas nie gram. A powinienem zacząć. To jest mój obowiązek! Żeby zacząć grać w gry. Ale nie mam kiedy, kuźwa, nie mam kiedy. Dobra, dzięki wielkie byczki za dzisiaj. Jak ktoś wytrwał do końca napiszcie w komentarzu technokracja, a my widzimy się jutro w kolejnym techniusie. Miłego dnia, wieczoru, nocy Wam życzę, kiedykolwiek to oglądacie i do zobaczenia. Cześć!